Witam, tu Draco Metal. Kontynuujemy A Plague Tale: Innocence, rozdział trzeci, odwet. W ramach przypomnienia ostatniego odcinka, ścigani przez polujących na demony ludzi z miasteczka, Amicia i Hugo chronią się w tamtejszym klasztorze. Szukają mnichów, którzy mogą wiedzieć, gdzie znaleźć doktora Laurentiusa, będącego ostatnią nadzieją rodzeństwa po śmierci rodziców. Amicia. I'm coming. Przeszukaj kościół. Poszukamy, zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Candles. The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? If you want to, don't burn yourself. Thank you. W poprzednim odcinku Hugo w niezbyt przyjemnych okolicznościach dowiedział się o śmierci matki. For mommy and daddy. Watch over them. I tak dobrze to znosi. Na szczęście ma nas. It's funny. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Okej, rozejrzymy się trochę. Poszukamy jakichś znajdziek. Materiały. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, you're really squeezing me. Sorry. Amicji udzieliły się emocje. Mamy kolejną oh, znajdźkę. A necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Wykonane ze zwykłych materiałów różańce są przewodnikami w modlitwie, niezwykle rozpowszechnione, odzwierciedlają niezaprzeczalną rolę religii w życiu społecznym. Religia obiecuje wiernym zbawienie duszy, przyczynia się do zaopatrzenia szpitali w meble i wyznacza czas procesji i uroczystości kościelnych. Kościół poluje również na heretyków, potępia bluźnierców, a w najpoważniejszych przypadkach nakłada na nich ekskomunikę, pozbawiając wyklętych prawa do wiary i wykluczając ich ze społeczności. Okej, mamy następną znajdźkę. A barricade. Why have they done that? To stop someone from getting in or out. Wyjście mamy zastawione. Musimy znaleźć inną drogę. Could be our way out. Okay, mamy drabinkę. Come on, get up there. I hope it doesn't break like the other one. It won't, Hugo. Trust me. Amicia, there's someone there. Children, what are you doing here? Father, we need help. Leave. It's dangerous. You have no business being here. Wait, please. It's important. We should go and talk to him. Okej, mamy jakiegoś księciunia. Może będzie wiedział, gdzie znajdziemy Laurentiusa. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think... Kolejne materiały przydadzą się na pewno do ulepszenia.
I know that smell. Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Kolejne materiały. Szukamy naszego księciunia. Rozejrzymy się dookoła jeszcze. Jeszcze pozbieramy sobie trochę materiałów. Flowers, they're so pretty. Hugo coś znalazł. They're carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. It will protect you. And it's pretty too. Oh, all right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. No ładnie. No i mamy kolejny rodzaj znajdziek. Jest to herbarium Hugo. Goździk jest nazywany również kwiatem Boga. Jedni przypisują ten przydomek jego pięknu, natomiast inni przywołują legendy mówiące, że powstał on z krwi ze stygmatów Chrystusa albo łez Matki Boskiej. Z tego powodu stał się symbolem miłości, pasji i poświęcenia. Jego płatki rzekomo wzmagają potliwość, co pomaga w obniżeniu gorączki, a produkowany z nich ocet służy do oczyszczenia obrzęków węzłów chłodnych. Dobrze, czyli teraz musimy jeszcze dodatkowo rozglądać się za kwiatami jako kolejnych znajdziek. Jeszcze zerkniemy z tej strony i będziemy szukać księciunia. Wszystko nam się później przyda do ulepszenia broni i kieszeni. Father. You again. I told you to just leave. Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still Please. Can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert Durun. Children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church, but... an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but... after that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Above all, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread, started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here.
We are the last two remaining. Brother Morel. Stay here. Brother Morel. Brother? What is the matter? Father? Główna przeszkoda w grze. No niemiło się zrobiło. Sporo tego wszystkiego, księcia wiele nie zostało. A ze 100 plagą szczurów będziemy się smagać całą grę. Jedynie światło pozwala nam je odstraszyć. Za wiele z niego nie zostało. We're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please. Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. But then what? We'll find something. Come on, I'll help you. Przez przeszkodę musimy zostawić pochodnie. We have to hurry. Go away! You, go away! Calm down, Hugo. The light will protect us, all right? All right. Patryk, na chwilę nam wystarczy. So that's their plague. Rats. The priest spoke of a way out through the crypt. Amicia, the three statues. The crypt of the three saints. It's the exit the father spoke of. I znowu więcej szczurów. Tam jest nasze wyjście, ale musimy obejść to dookoła. Kolejne przedmioty. Go on, climb up. Right. Kolejna przeszkoda. Up there, Amicia. I should be able to knock it down. Okej, możemy sobie to zrzucić. Tym samym damy sobie światło, żeby przejść dalej. Try not to look. We can't do anything for them now. It's horrible. I know. Come on. No jak na tak młodego chłopca, no to Hugo trochę się napatrzy. Climb up. Yes. Idziemy sobie górą. No tam nie mieliśmy za bardzo możliwości.
Okej, tu mamy ślepą uliczkę. Tam jest jedno przejście. A, okej, możemy sobie zrzucić, ale nisko. Right, we'll pass at the same time. A, prawie się udało. Nie do końca zrzuciliśmy tak, jakbyśmy chcieli. Ale... nie jest najgorzej. I musimy wyczuć moment, kiedy światło będzie przy nas i pierwsze co to polecimy sobie w prawo. Zerkniemy co tam jest. Zdążymy. Udało się. Kolejne surowce. Mimo, że tutaj też mamy ciemno, szczurów na szczęście nie widać. What is it? Can we use it on the rats? No. It smells of beer. They must have brewed it. Okej, mamy kolejną znajdźkę. W klasztorach, miejscach ciszy i modlitwy można zaobserwować istnienie kultury rzemiosła i wytwórstwa w zakresie kulinarnym, odzieżowym i artystycznym. Z Rospola Wielkiego przez długi czas mnisi jako jedyni mieli pozwolenie na ważenie piwa. Napój ten prawdopodobnie uratował kilka wiosek, ponieważ doprowadzony do stanu wrzenia w trakcie produkcji zyskuje właściwości antyseptyczne. Dobra, teraz musimy wyczuć odpowiedni moment i pobiegniemy sobie w prawo. Myślę, że to będzie teraz. I szybko lecimy. Okay. I w górę. Kolejne materiały. I mamy nasz stół do ulepszeń. Możemy sobie poulepszać kieszeń i sprzęt. Myślę, że ulepszymy sobie kieszenie. Będziemy mogli pomieścić więcej materiałów, co na pewno nam się przyda później. Z 8 wzrośnie nam na 12. I myślę, że chyba w to zainwestujemy. A misja podwaja grubość swojej kieszeni na materiały, dzięki czemu staje się ona wytrzymalsza. Myślę, że to będzie to. Niestety nie mamy więcej materiałów, żeby ulepszyć coś więcej. Także idziemy dalej. No rats. Alicja się cieszyła, że nie ma szczurów, ale jednak są. Miało być tak ładnie. Okej, tu nie mamy nic więcej. Tu coś mamy. I tam też. It might work. Okej, zrzucimy sobie to mięso. Zobaczymy, jaki będzie efekt. That seems to keep them busy. Dobra, stado szczurów poleciało. Mamy jeszcze jedno. Okej, droga wolna. Tu jeszcze mamy jakieś błyskotki, powinniśmy zdążyć. Oni są teraz zajęci. I lecimy dalej. Donna, the three saints. We're getting closer to the way out. Tu jest nasze wyjście, także już powiedzmy, że jesteśmy w połowie drogi. Tak, tutaj zaczyna.
Kolejne szczury. Ale stół wydaje się być bezpieczną drogą. Nie mamy ani pochodni, ani mięsa do zrzucenia. Także przejdziemy stołem. Okej, idźmy powoli. Tu nas chronią świece. Też dają jakieś światło. We won't fall. Hold my hand tight. Okej, tu wisi mięso, także zrzucimy to. Okej, mamy tą stronę wolną. That torch. There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Okej, Hugo weźmie dla nas pochodnie. Hugo, hurry up. Come on. Yes. Stay where you are. The ground. Misia, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Okay, to też jest dobry pomysł. Very good. Musimy iść razem z Hugo. There's a hole. Do you want the torch? Yes. There are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. All right, but please hurry. Okay, Hugo poszedł. Mamy póki mamy pochodnie, wykorzystamy sytuację. Okej, tu mamy przejście. Ale najpierw weźmiemy sobie materiały, które widzieliśmy wcześniej, że leżały. Chyba tyle. Dobrze, idziemy do wyjścia. Powieszamy pochodnie. Idziemy. Quick now. Teraz musimy znaleźć Hugo. Hugo! What's going on? Hugo! Talk to me! Come on! Come on! Jeszcze zapalimy sobie patyk. Okej, tu mamy ślepą uliczkę, ale mamy materiały. W ostatniej chwili. A ten niestety się krótko pali. Lecimy przez stronę. Oj! Było blisko. Niechcący wyrzuciłem patyk. Sobie podpalimy. Okay. Hugo, are you all right? There were rats. I ran to the light. Did they bite you? No, I found a ladder, but there are rats down there. To get you down from there. Calm down, Amicia. He's fine. You're fine. Stay focused. Dokładnie, skupmy się. Tam jest wyjście. Teraz musimy pomóc Hugo.
Tutaj widzę, u góry mamy palenisko do zrzucenia. Tu jest kolejne. Z tym, że to musimy podpalić sami. I od razu droga będzie troszkę łatwiejsza. Możemy przejść. To sobie podpalimy. I won't be able to kick them back long enough. Wait, I have something for you. Okay, Hugo nam zrzucił kolejne palenisko. Teraz potrzebujemy patyk, żeby tam przejść. Idziemy w stronę paleniska. Materiał. Ready, you can come down now. Jeszcze coś mamy. Sorry, I shouldn't have left you alone. It's too risky. That's alright. Okej, Hugo jest już z nami, ale jeszcze zobaczymy do góry. Climb up. Coś tam się nie kryje. Bo Hugo tutaj był, ale my jeszcze nie. I know this drawing. A tablet from the Crusades. Kolejna znajdźka. Płaszcz krzyżowca. Ostatnia wielka krucjata miała miejsce 100 lat temu. Tym się stawić czoła nowym zagrożeniom. Choroby, głód, wojna, klęski i niedola powodują, że ludzie kierują się ku wierze. Potrzeba duchowości w połączeniu z ogromnymi stratami ludzkimi zmusza duchowieństwo do pospiesznego wyświęcenia dużej liczby księży, tym mniej część osób nadal szuka odpowiedzi w pogańskich wierzeniach i zabobonach oraz ruchach religijnych propagujących wiarę sprzeczną z oficjalną doktryną Kościoła. Czyli mamy kolejną znajdźkę. Narzędzia do ulepszenia. Kolejne materiały. No tu już nie mamy nic więcej, także kierujemy się do wyjścia. This way, come on. Yes. Okej, czyli bierzemy patyczek, podpalamy, lecimy. Z pochodnią, niestety chodzimy wolniej. Nie możemy niestety biegać, ale i tak pochodnia wystarczająco długo się pali, żeby przejść dalej. Tam mamy jakieś wyjście. The crypt. Oh, thank you. We can get out of here now. Yes, far, far away. Okay. Przeszliśmy tym samym dalej. Kolejne materiały. I stół do ulepszeń. Więc mamy dostępne dwa ulepszenia. Albo sakiewka. Skraca czas potrzebny do uzyskania maksymalnej celności strzału. Albo torbę z amunicją. Można pomieścić maksymalnie 10 sztuk amunicji każdego rodzaju. Także myślę, że w to zainwestujemy zamiast powłoki materiałowej w torbie z amunicją, a misja stosuje skórę, dzięki czemu jest w niej więcej miejsca. Myślę, że to będzie dobry wybór. Ulepszymy sobie torbę z amunicją.
Okej, okay, idziemy dalej. Tu jest nasze wyjście, o którym mówił księciunio. Oh, what's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. Okej, okay. Lecimy przez te stada szczurów. What's that stuck on the walls? I don't know. No, powiem wam, że te ściany wyglądają dość interesująco. They did that. You think so? Yes. We're in a nest. So they're going to be even more angry? Okej, okay, tam mamy następne palenisko. Bierzemy kolejny patyk. Lecimy. No bardzo fajnie to wygląda. Jakieś ciała na ścianach. Yeah. It's burning my throat. Dobra, to kolejne palenisko. Over there. Okej, jest nasze wyjście. We're there, Hugo. Nic tu więcej nie widać. No, te tunele są... Okej, udało się. We did it. Mommy. I don't want her to be dead. Hugo. I want her to come back. I tym samym zakończyliśmy rozdział trzeci. Rozdział czwarty będziemy kontynuować w następnym odcinku. Także dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczyska. Hej!